Bo są tylko i wyłącznie wyznaczone firmy, które po prostu będą działać. Witajcie kochani bardzo serdecznie, Marek Marecki-Majcher dla portalu czujny.pl. Kochani, to jednak nie jest fake news, jeżeli by ktoś myślał, że górnicy udają, że protestują, to wam właśnie udokumentowaliśmy, że wcale nie udają, są bardzo poważnie tutaj zdeterminowani, bo i sprawa jest poważna. Jak widzicie kochani, związkowcy potrafią ponad podziałami usiąść, kiedy sprawa jest ważna, kiedy sprawa dotyczy ich rodzin, kiedy sprawa dotyczy uczciwego wynagrodzenia za pracę. Ludzie na Śląsku potrafią się jednoczyć. Fizyczna blokada torów, kochani, jak widzicie, ma miejsce. Jesteśmy w Rudzie Śląskiej, na torach, dokładnie jak widzicie, na torach prowadzących do kopalni Halemba. No i żaden pociąg tutaj już nie przejedzie z węglem. Byliśmy, kochani, na okupacji budynku spółki. Już wtedy usłyszeliśmy od górnika Damiana Zwójka, że no gadać nie chcą. No to może faktycznie podejdźmy do chłopaków. Powiecie coś, dwa, trzy słowa widzom czujnego, jak sytuacja w ogóle wygląda? Co? No właśnie. Nie ma komu gadać, nie, no powiecie, oba jak... Nie ma chętnych, wszyscy torów pilnują. No wszyscy torów pilnują. A co konkretnego chcesz wiedzieć? No jak sytuacja wygląda? Byliśmy z kamerą kilka dni temu, kiedy była okupacja siedziby głównej. No tam zastaliśmy sytuację, no okupacja była, rozmów nie było. Jak jest? Nie przyniosło to skutków, byliśmy tam dwa dni, przebywaliśmy w PGG, okupowaliśmy. Ale jak widocznie jest tak, że nie przyniosło skutków, więc wróciliśmy do tematu i wróciliśmy na tory, tak jak było. Może naświetlmy widzom dokładnie, o co jest konkretnie protest. Protest konkretnie jest, chodzi o wynagrodzenie, nasze wyrównanie soboty, niedzielę, bo praktycznie jakby nie było, koledzy pracują za darmo, nie? No więc właśnie, to samośmy usłyszeli wtedy, jak byliśmy z kamerą czujnego na waszej okupacji budynku. To prawda, że za sobotę, niedzielę wam nie płacą? Znaczy jest tak, no zależy jak jest fundusz pracowniczy jest, ale większość jest tak, że koledzy nie dostają za sobotę, niedzielę. Też pojawiał się wątek tego, że właśnie straszą nas, że wyłączą elektrownię, bo brakuje węgla, ale kopalnie zamykali kiedyś, tak? No, do tej pory zawsze i... tak teraz było i nie robił, czy to robiło Platforma, czy to robi teraz PiS. Było tak i zawsze jest. Na zwykłych nas górnikach się odbija po prostu. No. Jesteście już na tym etapie zrozumienia, że tak na dobrą sprawę, bez względu na barwy polityczne, cały system nas gnębi. W ogóle jako ludzi, jest, jako... Jest, dokładnie. Jest, no, nie tylko na tym no względem, właśnie. Czym byli, teraz by udowodnili tutaj, jak byli z nami rolnicy, czyli z AgroUnii przyjechali do nas. Był Michał, tak? Ja dokładnie. Przyznam szczerze, od chłopaków z AgroUnii, bo mi w komentarzach, ja byłem tu nieopodal w Rybniku, robiliśmy inny temat, od chłopaków z AgroUnii dostałem w komentarzach, chłopaki na Halembie są uczujny podjeść. No to jestem, nie? Jest, no tutaj jest, tu na Halembie jest bardzo silne związki są zawodowe, bardziej umiemy wszyscy razem współpracować i jak pan widzi,
cena węgla dokładnie się nie zmienia. Na kopalni są te ceny te same. No właśnie. A wszyscy będziemy teraz ciężko płacić za energię. Wy również. Wy również fedrujecie, a wy również, nie? Tauron kupuje za 320 zł, a sprzedaje za bramą za 1000 zł. No to kto na tym zarabia? No właśnie. Wszyscy inni górnicy i już, wszyscy inni my konsumenci, tak? Już założyli, że tona węgla na nadchodzącym roku, czyli w tym roku, w 2022, będzie kosztowała też 320 zł, a wydobycie koszt jest 490. Czyli kto na tym zarabia? No właśnie. Ceny energii idą w górę. Tauron zarabia miliardy, bo się chwalą, że mają zyski, a my co? Słuchajcie, chłopaki, tak jest na pewno pytanie często pojawiające się tutaj na antenie Czujnego, bo no nie będziemy ukrywać, nasza redakcja jest redakcją antysystemową, w opozycji właściwie do całego systemu. Uważamy, że całe to nasze życie społeczno-polityczne jest postawione na głowie. Uważamy, że wisienką na torcie tego całego szaleństwa jest to szaleństwo pandemiczne. No jak wiecie pewnie, bardzo duże też i protesty, i taki ogromny ruch, cała Polska Zjednoczona. Ludzie się pytają, czy właśnie rolnicy, górnicy i ludzie walczący o wolność, czy jest szansa, żebyśmy się wszyscy zjednoczyli i coś jednak to dla tej naszej Polski zrobili dobrego? Szansa jest zawsze i trzeba się walczyć. No. Głównymi siłami dojdzie dość do pojednania jakiegoś. No więc właśnie. Nie może tak być, że nam Unia Europejska zabrania nam czegoś robienia naszemu krajowi. Unia Europejska rozwaliła górnictwo, tak. Rozwaliła nasz przemysł, zrobiła wszystko rozwaliła. To jest taki Związek Radziecki, tylko europejski, tak, nie? Przykładowo jest Turów, węgiel brunatny, jedna kopalnia, która jest w Turowie na Bogdance i w koło jest 8 innych kopalni i tam jest wszystko okej. Okay. I no chcą urąbać naszą jedną kopalnię. No właśnie. Natomiast ta sama Unia Europejska... A my podobno energetykę dajemy do Szwecji. Jako są wszystko odnawialną, wszystko, aha. A tu jest problem, który się robi. Okazuje się, że energia odnawialna jest bardzo droga, tak, i żeby ją gdziekolwiek uzyskać, to trzeba kupić u Niemca, albo gdzieś trzeba kupić, tak? Jeśli Niemcy walczą o swoje, a Polska ma jedną kopalnię i to... Zwykli Polacy sobie nie zdają sprawy z tego, że jeżeli byśmy nie mieli swojego węgla, to wtedy zawsze mówią, o po co polski węgiel taki drogi, kupmy od niej od Ruska albo coś. Ale sobie nie zdają sprawy z tego, że jeżeli będziemy mieli swojego węgla, to wtedy mogą nam narzucić ceny swoje. I... No proszę bardzo. Na węgiel z Rosji to jest umowa, są po 30 lat. Na węgiel to nasze 30 lat, tak. No tak Pawlak negocjował, nie? Z gazem, dokładnie, to nic nie zmienia. Ale teraz wykończą wszystkich, polskie firmy wykończą wszystko, wykończą. Ludzie się nie zdają sprawy, że cena pójdzie. Mówimy o węglu, a ile kosztuje przykładowo trzoda chlewna 3,60 za kilo, a w sklepie po 19 zł za kilogram. No to jest? Ktoś na tym kura... No właśnie, a później właśnie i rolnicy, że tak powiem, nie do końca zdrowo tą trzodę hodują, bo szukają zysku i to się tak spirala nakręca, że jemy byle co, polscy rolnicy padają, górnictwo pada. A małe zamieszanie międzynarodowe spowodowane przez naszych polityków, groźba zakręcenia kurka i się okazuje, że węgla nagle nie ma, tak? Tak. A postawić miły kopalnie, to nie jest takie hop-szup, że mamy koniunkturę, to sobie teraz wybudujemy. To jest tradycja rodzinna, to tu jest po 60-70 lat. No więc właśnie. Z ojca na syna, z dziadka na... Mogę twoją czapeczkę? No to jest West Ham. West Ham, ale górniczy symbol, dobra. Tak, tak. No to jest... No. Także tak. A tym bardziej, że przejdźmy tak do takich. Chcemy przejść na atom, tak? Za ile będziemy mieć ten atom? Na 30, 40 lat? Przejść za atom, ale wcześniej technologię gdzieś trzeba kupić. Tak, a żeby kupić, trzeba najpierw zabrać pracującym Polakom, tak? A żeby zabrać. Nie ma terenu, nie ma nic. No więc właśnie. Jak to jest, powiedzcie jeszcze, że wszystkie te gospodarki zachodnie, które mówią nam, że. Węgiel to przeżytek, że właśnie zielona energia, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale sami budują elektrownie węglowe. To kto tu kogo robi właśnie w balona? No oni chcą, żebyśmy byli na ich garnuszku po prostu. Żebyśmy chodzili na smyczy, na linkach i tak dalej. I robić za miska ryżu. I za miska ryżu, dokładnie. Za miska ryżu, tak to powiedział nasz Pinokio. Wczoraj poseł od Pinokia zabarykadował się, bo była pikieta właśnie też w sprawie segregacji sanitarnej akurat, ale ludzie Ślązocy wzięli i też porcję ryżu zawiesili na drzwiach, bo oczywiście zamknęli sobie biuro poselskie, bo wiedzieli, że będzie afera. Więc z Wrocławia.
poseł z, ze Śląska, tak? Takie było, kochani, hasło, dokładnie. Obiecanki, zacanki do wyborów, a po wyborach co? No więc właśnie. Gdzie my teraz jesteśmy? Stoimy na torach. Gdzie będziemy? Dokładnie. Gdzie będziemy? Właśnie, no więc właśnie. A teraz jak ceny gazu pójdą o 600% do góry i jak wszystkie przydomowe właśnie nie elektrownie do ogrzewania, tak? Bo to w większości teraz jest na gaz. No namówili ludzi, że to tak, że kopciuchy to nie, ale gaz tak. Ale może to i dobrze, bo jeżeli ludziom w portfelu będzie więcej kasy, tak, no to może wyjdą na ulicę. A słyszeliście o tej technologii spalania węgla przy domowych paleniskach w połączeniu z sorbentem, który w ogóle powoduje, że tych sac nie ma, że ono zabiera? Słyszeliście w ogóle o czymś takim? Myślę, że technologię spalania węgla... Bo oni to strasznie to gdzieś zakopują pod ziemię, że można normalnie w czysty sposób spalać węgiel w warunkach domowych. Dziwnych sprawach. No. Bo wydobycie na Halębie pół tony węgla 440 zł. Aha. Tona węgla 880. A ktoś po trasie zarabia. A na Pomorzu 200. No właśnie. 1900. To gdzie jest? Gdzie jest różnica? Logika i ktoś w połowie drogi na tym zarabia. No nie ma takiej opcji. A kopalnie są przerażające większości państwowe. No to kto tu zarabia? Na wypowiedzenie umowy jest 2 lata, żeby wypowiedzieli umowy na starych zasadach. I tyle. Jak ma tego państwo przeżyć? Jak jedna śrubka kosztuje na kopalni, kosztuje na przykład na w sklepie kupi pan na przykład śrubkę za 2 zł, a ten towar kosztuje na kopalni na przykład 10 zł. Albo 20. Taka przebitka? Taka jest przebitka. Czy ja mogę zostać pośrednikiem na kopalni? No ja mogę pohandlować śrubkami na przykład. ABC i robi to pośrednictwo. No. To może, słuchajcie, nie stójmy na torach, tylko robimy biznes. Ale to, kochani, śmiech przez łzy. Ludzie normalnie do ciężkiej pracy. No więc właśnie, ktoś musi ciężką pracę wykonywać. Nie, nie muszę powiedzieć górnikowi, że zarabia 5-6 tysięcy, czy tam 7 tysięcy. Właśnie, jak to z tym zarobkami jest? Jakieś wypominki, bo ludzie w innych miejscach pracy w Polsce zarabiają tak samo. Albo jeszcze nawet więcej zarabiają niż my. Każdy nam zazdrości tych 25 lat, to jest to, nie? Że 25 lat. Polski nos cimie młodych, cimie nos po prostu 25 lat. Ja to każdego krytyka bym wysłał na 25 lat pod ziemię. To... Nie, jeden dzień w styknie. Tydzień jest na styknie, nie? Nie pracuje, nie każdy przyjdzie, to wszyscy tak mądrują, że górnik jest bardzo, bo on ma za dużo zarobił. Zapraszam na miesiąc do pracy. Wszyscy właśnie dostaniecie taki sam zarobek jak my, górnicy. I deputat węglowy. Wszystko dostaniecie kartki tak zwane nasze... Klapsowe. Zapraszamy. Co to jest klapsowe? Przepraszam, bo pomyliłem. Klapsowe to są kartki żywnościowe. Aha. Za każdy przepracowany wąt regeneracyjny, za przepracowaną żniwkę. Aha. Także zapraszam, nie na tydzień, jak to koledzy mówią, bo tydzień każdy może ścisnąć sobie zęby, dupsko i może sobie pracować. Zapraszam na cały pełny miesiąc. Aha. Na normalną żniwkę. I wtedy faktycznie... I wtedy można zobaczyć warunki. Czuć zarobione pieniądze wtedy, tak? Za każdy miesiąc. Temperatura już go po prostu dobije sama, jaka jest nam. Dojście do pracy, to jest... Ja myślę faktycznie, że i z chłopakami w związku, w ogóle z chłopakami na kopalni można by faktycznie pogadać i z rolnikami i jakoś faktycznie, żebyśmy się częściej widywali, żebyśmy właśnie częściej tak gadali i żebyśmy się jednoczyli. W Warszawie. I żebyśmy się jednoczyli faktycznie, żebyśmy się jednoczyli, bo ja myślę, że na wielu aspektach, tutaj Szczepan oczywiście też dzielnie... Ja tylko chciałem zapytać, czemu tak drogo za węgiel w tym roku zapłaciłem? W tamtym roku było 800 zł. On sam właśnie tam mam osobówkę do bagażnika. To nie do nas te pytanie, to jest pytanie do rządu. Ale wytłumaczcie mi jedną rzecz. Skoro w tamtym roku płaciliśmy po 800, a w tym roku płacimy 1600. No 1600. 2000 też jednego proszę. No ja wiem, ale ja na przykład ja porównuję do siebie, tak? 100%. Tak? A wy ten węgiel stąd ile sprzedajecie? Ile kopalnie? Teraz jest 500-600 zł, to jest maksymalnie co na dobrze. Indywidualnie. Czyli 400% ktoś rąbie, no. Śmy szybko po... wybrane firmy, które wywożą z kopalni po prostu. Mają pośrednicy, umowy. Ci, którzy tak typu elektrownie, to one mają wypracowane tam jakieś, wiadomo, umowy. Ten węgiel dla nich jest sprzedawany po 320 zł. Ale i efektem tego jest to, że oni ten węgiel kupują i nawet nie wjeżdżają na energetykę, tylko go sprzedają po 1000 zł za tonę. Ile on potrzebuje przejechać przez tą siatkę, nie wiem, przez nie wiem, ile potrzebuje przejechać. Tak samo jak przez chłod już 200%... Gdybyś próbował na przykład kupić na PGG węgiel.
Oni się reklamowali, że mają ekogroszek po 800 zł pakowany, tak? Spróbuj go kupić. Tam jest tyle palców, które wiesz, żeby się wejść to, żeby kupić. Kupią, czyli dalej przez 30 godzinę. Lat nie mamy gospodarza, kupią, tylko mamy dalej złodziei i polityków. Ten sam węgiel, tak? Ten sam węgiel, który kupią w PGG za 800 zł, sprzedają za 1500. To czemu my jako kopalnia, jedna, druga, trzecia, czwarta, całe PGG nie możemy na tym zarabiać? Czemu nie możemy? Dlaczego po prostu nie zaingerujecie, żebyście po prostu stworzyli, że to wy sprzedajecie ten węgiel i wy ustalacie jako kopalnia warunki? Nie ma, bo taka jest polityka PGG. Taka jest polityka A tam co? Ale my nie jesteśmy, panowie, zrozumcie to, że my nie jesteśmy. My wydobywamy ten węgiel. My nie odpowiadamy za polityka. To my są od roboty, od żadnej roboty. Ja cię rozumiem, tylko każdy z was, jak tutaj stoi, to jest takie coś jak konstytucja czwarty punkt. Ja wiem, do czego dążysz. Nie dałeś nikomu po prostu władzy. To wy, każdy z nas ma władzę w tym kraju. My jesteśmy suwerenami. Nie policja, nie prokuratura, nie takie rzeczy. My mamy swoje prawa, tylko musimy nauczyć się je wykorzystywać. Oni się nauczyli, że nam coś powiedzą, tak? Wam coś powiedzą, nam coś powiedzą i oni to na miejscu ustalają, że to jest prawo. A my mówimy, zaraz. Wyobraź sobie, żeby stąd wyjechał węgiel za 1000 zł, tak? Bo wy sprzedajecie po 500, tak jak mówisz, tak? Bo, powiedzmy energetyka... Nie, 700 zł to taka jest... 700 zł. 700 taka jest rynkowa. Ale jakby szedł po 1000, to już by na wszystko starczyło, jakby nie kradli, nie? No nie, to powinien być uczciwość jakaś ekonomiczna, ale... Długotrwałą umowę jest jakimś tam po prostu wielkim odbiorcą, tak? Ale gdybyś mógł sprzedawać po prostu indywidualnie, a nie tak jak to działa w systemie mafijnym, że oni se poblokują, kto ma kasę, ten blokuje, no to w tym momencie mielibyście odbiorców, którzy by brali po 1000 zł ten węgiel, a nie po 700. Tak, tylko tu są też limity można na kopalni, bo na maksymalny klient indywidualny może tylko jest na jeden dzień 50 ton. I maksymalnie więcej już nie mogą wybić. Czyli indywidualny klient. Indywidualny klient. Jeden indywidualny, to jest 50 ton doba na wszystkich. Na wszystkich. Wszyscy klienci 50 ton tylko mogą wybić? Na dobę. Dlaczego? Takie co? Właśnie. O co? Żeby móc... Kurwa, wszystko tu stoi na głowie, ja pierdolę, przepraszam. Terminowe umowy wyciągnąć. Ręka my z elektrowniami i tak dalej, tak? O właśnie! Wiadomo. Co on teraz robi? Prowokacja jest. Co on teraz robi? To jest prowokacja. Tam jest bocznica. No na razie. Kochani, jedzie pociąg. Nie. Stoimy na torach. Ale ci się trafiło. Ale gratka, co? Słuchajcie, no kurczę, cały tydzień bym czekał na ten pociąg. I by nie przyjechał. Masz to. No to kochani, mamy próbę przejazdu pociągu z węglem najpewniej, albo z wagonami towarowymi. Natomiast... A ja idę z nimi pogadać. Ja to jestem taki, że dla was nawet pójdę z maszynistą pogadać. On by chciał tutaj przejechać, ale proszę bardzo, jest blokada i nie przejedzie. Proszę bardzo, blokada, pociąg. Blokada, pociąg. No to chodźmy jeszcze zobaczyć w takim razie, co słychać u pociągu spółki PKP Cargo. Cała Polska zjednoczona wie o tym, że czujny redaktor jest fanem polskich kolei. Kolei towarowych również. A czemu nie? Panie, i co? Nie przejedziemy, co? Ach, głośno tutaj nie słychać. No w każdym razie pociąg był się... Aha, dobra. Stanąłem pociągowi naprzeciw. Zawsze chciałem zatrzymać pociąg, no. Naprawdę na blokadzie chłopaków, górników spełniam marzenia. Zawsze chciałem być na blokadzie i zablokować pociąg. Zrobiłem, chłopaki, ujęcia. Jest blokada, jest pociąg, pociąg stoi, blokada też stoi. Także to żadnego... Teraz nam pomogłeś, wiesz? Bardzo ci dziękuję, że zatrzymałeś ten pociąg. Nie dali rady. Dobra, to już możecie iść, to ja już to zostanę. To było jego marzenie. Zastawił, rozumiesz, wydobycie z kopalni, ale... Wiecie, chłopaki, jak się to robi, bo wy wiecie najlepiej, jak się to robi. A tu
na Śląsku taki Sylwester był, co mówili, że nie będą, że będą segregować, że nie wpuszczą. Kojarzycie na stadionie śląskim, co był Sylwester? Tak, tak, tak. Sylwester Marzeń. Sylwester Marzeń, tylko ludzi zabrakło. Ale jak to telewizja pokazała, co? To tak jak was wszystko, pokazują, wszystko. Drona to jest grupka zrobiona na 4. No, no. No właśnie, ale tak odnoszę wrażenie, że z tym waszym przekazem jest podobnie. Wy tu swoje, wy robicie swoje, mówicie swoje, ale nie wszystko się do reżimowych mediów przebija, nie? A raczej niewiele się przebija. TVP jedyny tego nie zobaczy. Raczej nie. Macie antenę czujnego, wprawdzie korzystamy z pośrednictwa Facebooka. Twierdzi, że 1600 widzów jest, natomiast mamy dowody na to, że kłamie. Także póki jeszcze ta antena jest, to idzie na żywo, bez cenzury. Antena dla waszej dyspozycji. A nawet żebyście nie myśleli, że jestem gołosowny, proszę bardzo, to jest telewizja naprawdę dla Polaków. Już trzymaj, jest twoja. Gadaj. Jest moja, ja? Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy nie tylko górników, ale popierajcie też rolników i wszystkich innych ludzi pracujących ciężko, dlatego że nie tylko my, ale też i wy będziecie za to płacić. Zobaczcie sobie, ile kosztuje cena masła, ile kosztuje cena szynki. Także to nie tylko my płacimy, ale także i wy. Także droga, chcecie, energia, pracujcie inflacja. I bardzo was proszę. I nie mówcie takich rzeczy, że wasze pieniądze idą na górnictwo, bo to nie tylko wasze pieniądze idą, bo to idzie ze wszystkiego ogólnie. Także pozdrawiam, dziękuję bardzo za usłyszenie. My będę mówił węgiel. My węgiel, tu a my walczymy, walczymy wszyscy. Trzymaj. Powiedz nam, ludzi, nie chcesz ludzi? Chcecie jeszcze pogadać z ludźmi? Dobra, kochani, w takim razie mamy wszystko. Mamy blokadę, mamy... pociąg, który nie przejedzie dzisiaj, nie przejedzie, póki faktycznie górnicy nie będą możliwości realnie porozmawiać na temat swojego weto. Bardzo jest zadowalające w proteście górników, jak widzicie, bardzo dużo świadomych głosów oraz co najważniejsze, to zresztą nawet i górnik Damian z Wujka o tym mówił, górnicy nie tylko protestują dla swojej korzyści, ale też podkreślają, biorą i zgłaszają naszą uwagę, zwracają naszą uwagę na to, że górnictwo, ceny energii to jest właściwie cała gospodarka, że inflacja dotyka równo po wszystkich, a często źródło tej inflacji jest właśnie w górnictwie, w energetyce oraz w wielu błędach politycznych, geopolitycznych. Oj, to tego jest bardzo, bardzo dużo. Kochani, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Z Rudy Śląskiej, z dojazdu kolejowego na kopalnię Halemba, z blokady torów przez górników. Relację tą przeprowadził dla was Marek Marecki-Majcher dla portalu czujny.pl. Kochani, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Wspierajmy się Polacy nawzajem i bardzo duża prośba, wesprzyjcie też czujnego, żebyśmy mogli dalej relacjonować dla was wszystko, co ciekawe się w Polsce dzieje oraz ramię w ramię z wami Polacy, żebyśmy mogli walczyć o wolną i niepodległą Polskę, bo myślę, że to jest cel najwyższy, który nas wszystkich jednoczy. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Do zobaczenia, kochani.